Cześć ludzie. Dzień dobry. Jesteśmy w ogródku miejskim i nagrywamy dzisiaj postępy, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy. W międzyczasie robiliśmy też inny ogródek i też zobaczycie urywki, co tam zrobiliśmy. Dostaliśmy pozwolenie na nagrywanie. Dzisiaj w planach, jak widzicie, buraki są wyrwane, to też zobaczycie już niedługo, a dzisiaj w planach jest wysianie. Czego? Buroka i rzepy. No, także tak. Pokażę wam jeszcze, jakie kwiatki dostaliśmy i musimy je gdzieś posadzić. Coś jeszcze? Wypowiem się o tym. No to się wypowiedz. Proszę bardzo. Otóż okazało się, że pielenie i zrywanie tutaj jest dosyć dużym wyzwaniem, bo cukinie urosły za bardzo i nie da się chodzić po tych kamulcach, a takie było założenie. Także tu sobie wyścielę jakąś ścieżkę słomą. Wiemy, że bardzo ważny jest płodozmian. Były tu buraki, więc teraz też będą tu buraki. Tak, bo okazało się, że z takiego kawałka zebraliśmy tyle, że zjedliśmy 2-3 obiady i 5 słoików, także za mało. Więc powciskam je chyba gdzieś jeszcze i może teraz zbierzemy trochę więcej. O ile coś wyrośnie. Założenie z tymi burakami jest teraz takie, że się zbiera z nich liście na botwinkę, ale wydaje mi się, że dzięki ociepleniu klimatu, bo Kardasianka lata na sernik, teraz będzie długo ciepło, jeszcze we wrześniu. Więcej lata Taylor Swift niż Kardasianka. A. No nieważne. Możliwe, no. To uda nam się zebrać te buroki na normalne buroki, tak. Także robię tutti. Nie wiem, czy zerwać też cukinię dzisiaj już? No zaraz właśnie pokażę im, jak wygląda nasza cukinia. Jutro w planach jest robienie leczo do słoików. I co? Jajco. No i jajco, no. Po tygodniu powroty bywają ciężkie do dżungli. Rosną tu jakieś kwiatki. Tu nam rozkwitła pięknie łąka, która jest zachwycająca. Znaczy to była łąka, a to były kwiaty do cienia, ale nie wiem, czy coś z nich wyrośnie. To się dopiero okaże. Tutaj coś dużego dosyć. A tu co zasuwa? Ptak jakiś. Habry, maki, kosmosy. To z kosmos tej łąki piękny. Tutaj nam kwitnąć zaczyna ostróżka, ta koperkowa. I tutaj też już kwitnie, otworzyła się ta fioletowa. To było z tych kwiatów, które ja siałam i które tutaj po prostu potem wysadziłam do ziemi. Moje kosmosy, tu jest czarnuszka damasteńska, którą wciąż jestem zachwycona. Jest przepiękna i kwitnie, dużo jej kwitnie bardzo. Tu biała i tam jeszcze z tyłu muszę tam jej jakiś kijek podstawić. Tu odstróżka i tutaj też dalej zaczynają. Tato ma taką bombę tu, że jak rozkwitnie, to chyba będzie feria jakaś. Tutaj też zaczyna stróżka, tutaj malwy i łubin. No a w ogródek wygląda tak. Jest ogólnie zarośnięty. Głównie wyrosły nam na ścieżki nasturcja i jednak musimy sadzić je dalej po prostu niż teraz. Dużo pomidorów, ale pomidory jeszcze nie dojrzewają, tu mają cień, więc trochę im to potrwa pewnie, zanim dojrzeją. Ogórki się pną po stojakach, na tym lepiej, bo mają więcej słońca, tu mniej, bo też im trochę słoneczniki przeszkadzają. Zaraz obejdę, nie będę się tu pchać tą ścieżką i wam pokażę. Kukurydzę rosną, pomidorki, arbuzy też, teraz było ciepło, więc im ładnie poszło. Tutaj właśnie te słoneczniki ogromniaste. No i cukinię mamy już do zbioru, już dzisiaj pierwszą wydałam dziadkom. I będziemy wydawać i robić leczo na pewno, bo jest ich naprawdę ogrom. Tutaj rosną. Przez tydzień tu się zadział jakiś szał. Będziemy też wyrywać buraki, co pewnie zobaczycie. I tutaj z drugiej strony fasolka rośnie, ślimaków nie ma, przestały nam żreć wreszcie uprawy. Tutaj cebula, którą będzie Adrian dzisiaj wyrywał, już też zaczyna kwitnąć. Dzisiaj zerwałam do bukietu też kawałek nasturcje, pięknie, maliny się dojrzewają. No i tak to wygląda. No to jest burz, bo nie było nas tydzień, nic tu nie robiliśmy, nie było też podlewane i wszystko przetrwało. Tu kwitną kosmosy. One tak fajnie kwitną, bo nie kwitną równocześnie, tylko co jakiś czas. Tutaj jest wielka zielona papryka, ostra. Tutaj trzeba podlać rudbekię, bo widzę, że jej, no tu może się podać liście opadły. Adrian chodzi i podlewa. Werbena patagońska kwitnie, ubiorek, cynie ładnie tutaj rozkwitła. Pierwsza z tych pojedynczych, czerwona. No i tutaj wszystko ładnie rośnie. Tutaj orliki zaczęły też rosnąć, ruszyły wreszcie. To jesiam do ziemi, tak jak było na opakowaniu w maju. Liliowce, mieczyki, ten jeden już przekwitł. Tu kwitnie następny, muszę im zrobić podpory, ale to im zrobię dopiero jutro może, bo się zaczynają przewracać. Tu też już wszystko ogarnięte. Łubin już przekwitł, teraz nasionka będę zbierać. On bardzo ładnie kwitł. No i tutaj ten cały pas. Jeżówki kwitną ładnie. Obydwie. Ta też ostróżka już przekwita powoli. Tutaj będzie jeszcze kwitła jedna. No i lawenda. Zakwitła też macierzanka piaskowa. Także no dzieje się ogólnie. Jest co tu robić. Tu jeszcze rzut oka na ogródek i pokażę Wam jeszcze w szklarni, bo zrobiliśmy taki eksperyment i kupiliśmy dwie papryki jeszcze przed wyjazdem i posadziliśmy. Adrian je przesadził w donicę i stoją tu w tej szklarni w takim z wodą, nie wiem jak to się nazywa. I no i co? No i tutaj wyglądają tak, mają znacznie więcej owoców zawiązały niż te, co rosną na dworze. Ta też ma. No i tam w miarę rosną, w sensie na razie jesteśmy z nich bardziej zadowoleni niż chyba z tych na dworze. No tutaj jeszcze tygrysówka. One też stoją w takim korytku, jak nas nie było, nikt nie podlewał. Same się podlewały. Awokado, ale awokado już było zdechnięte w słoiku, za późno je chyba przesadziłam i chyba nic z niego nie będzie. I jeszcze nie wiem jak to się nazywa, ale to jest dosyć popularne i powiem Wam, że nigdy mi ten kwiat tak nie wyrósł jak tu. Stoi w tej szklarni i w tej wodzie się moczy i jest po prostu największy na świecie, nie? Zawsze one takie małe rosły, potem do wywalenia, a ten tu oszalał, więc jest mu tu bardzo dobrze. No, także tak to wygląda. Chyba uważamy to za sukces, że wszystko tak ładnie porosło? Adrian mówi, że tak. Jeszcze mogę Wam tu pokazać z przodu. Te, trochę nam zioła klepnęły, ale ja ich też nie przykrywałam jakoś bardzo. I było też ciepło wczoraj. Tutaj rosną, muszę wypielić, ale tu goździki też powychodziły ładnie. One też potrzebują wody. No i zioła się trzymają w miarę. Tam wczoraj trochę były takie oklapnięte, ale już są ładne. No i tutaj też jeżówka, ta budleja i werbena patagońska. Wszystko ładnie, pięknie kwitnie. O i tutaj wreszcie rozkwitł mi pierwszy groszek różowy jest. I jest śliczny. No a tutaj jeszcze reszta wychodzi. Mam nadzieję, że jeszcze trochę podrosną, żeby mogły się tu piąć po sznurkach. No i to chyba na tyle. A tu Wam jeszcze pokażę, bo no szkoda mi tych kwiatów, jak jest ich tak dużo. No więc zrobiłam taki bukiet, zajęło mi to całe 5 minut, żeby go ogarnąć. I są nagietki, rumianek chyba. Tutaj jest cebula, haber, werbena patagońska, chociaż ona, powiem Wam, że ona szybko opada. Cynia, lawenda, no i taki, wiecie, taki drobniasty, ale fajnie wygląda tutaj na tle tego obrazu, także no, a ja lubię mieć kwiaty, nie jest mi ich szkoda ścinać, lepiej, że stoją sobie i tutaj nam ozdabiają mieszkanie niż miałyby tam więdnąć. Wiadomo, że na ogródku też cieszą oko, ale tutaj też fajnie wyglądają. Także no, także tak, całe 5 minut zajęło mi złożenie jego i dobranie kwiatów. Także no, mogłabym tu jeszcze coś różowego wcisnąć, cynię na przykład różową, ale stwierdziłam, że na razie tyle wystarczy. Pewnie jeszcze tych nagietków tutaj dozrywam. No, także tak on wygląda. No i też taki wazon mógłby być ciutkę wyższy, ale jest ok. Pasuje wszystko. Ostatnio wyrwaliśmy prawie wszystkie cebule, w związku z tym mamy cały salon zawalony cebulą. Dzisiaj wyrywam te buroki i tam jakoś na dniach będę tutaj siał drugą dawkę buraków i chyba jakąś rzepę czy coś. A to wszystko pójdzie do słoików i też chyba trochę ukisimy na próbę. Tak to wygląda. Tyle tego wyszło. Siać przyjdę może później, bo teraz jest tak gorąco, że nawet komary nie chcą latać. I widzę, że cukinii też jest dużo więcej niż myśleliśmy, że jest. Także jak obrobię się ze słoikami buraków, to będę robił leczą ze słoików. I tak, w tym roku klęska urodzaju przyszła trochę wcześniej. W tamtym dopiero jak dojrzały dynie i pomidory, to mieliśmy zabawę. A teraz dzięki temu, że wzięliśmy się też za inne warzywa, to będziemy cierpieć prawie cały sezon, czyli tak jak lubimy. Jeszcze widzę, że ogórów muszę nazrywać. Tutaj też dobrze widać różnicę pomiędzy ogórkami, które rosną w ziemi z dużą zawartością świeżego obornika, czyli te tam z tyłu, i te, które rosną w samej tej ziemi, którą nawiozłem. Także bez obornika to nawet nie warto się za to brać. Różnica jest kolosalna. Spróbuję im pomóc jakoś gnojowami, ale nie wiem, czy to coś da już teraz na tym etapie. Na szczęście pomidory są łaskawe i czekają jeszcze na swoją kolej. Nawiozłem znowu zrębki. Tym razem jest bardzo ładna. Jestem zadowolony. Pan mnie tam wyjaśnił. Zmierzyliśmy pakę. Wyszło na to, że o dziwo za pierwszym razem pamiętałem dobrze, że na żuka wchodzi 2 metry towaru. I zmyłka nastąpiła z tego powodu, że pan majster od ziemi liczy towar trochę inaczej. Nie liczy tam metrów sześciennych, tylko jakieś tam metry przestrzenne. Tak jak mu wychodzi ta ziemia po przesianiu, to wiadomo, ona jest napowietrzona, luźna. I to jest taki, on ma policzone łyżkę w bobkacie. I tyle co ładuje na żuka, na równo z tym, to jest metr przestrzenny, czy tam jakaś, to waży tam tony 300 i to jest to. Dziś jesteśmy w jeszcze innym ogródku, o którym jeszcze nie wiecie. To ogród moich rodziców. No nieważne czyj, w każdym razie robimy tutaj akcje typu wybieramy kamienie, jak widzicie, do wiader. Adrian tutaj wybiera na desce do krojenia chleba. Asia, pozdrawiamy Cię. I wykładamy to zrębką. Tutaj już jest zrobione, to zrobiliśmy już wcześniej. Możecie zobaczyć, jak mama ma pięknie w ogródku. Ja jestem tym kącikiem w ogóle zachwycona, jest tutaj przepiękny. Trochę ja ją zainspirowałam, a trochę sama się zainspirowała, ale jest pięknie. Także brawa dla mamy i dla taty. No i w każdym razie działamy. Tutaj już wyłożyliśmy, tutaj teraz wykładamy. Tutaj nam jeszcze zostało tyle. No jak nie? Kamienie wybrałeś i zrębkę, a resztę powiedziałam, że to rodzice robili i że jest ładnie i że brawa dla nich. Dobrze. Nie słuchasz? Nie. No i tutaj będziemy jeszcze to wybierać. Tu jest jeden wielki kamień, nikt go nie ruszy. No i tutaj już zrobiliśmy o tą część. Tu i tu też. O, proszę bardzo. Czyli w sumie zostało nam już coraz mniej, a mama ma takie liliowce ładne. Z mojego polecenia. Więc jak mówiliśmy, tak zrobiliśmy. To już wam wczoraj pokazywałam, a tu biegnie jakiś kot. Kot jakiś, cześć kroci. Ok, i tu skończone. Tu robiliśmy wczoraj, już jest położone. Tu zostały kamienie, a z tyłu jest wysypane z rębką. Jak widzicie. No i tu z rębka, i tu z rębka, i tu z rębka. No i skończona. Mama ma taką ładną cynię. Zobaczcie, jaka piękna różowa. No, także skończona. O, i tu jeszcze taką kulkę wynalazła w garażu i dzisiaj na starociach wyrwała takie dwa dzbany. O, tu się odbijam nawet. No, także ładnie. Szybkie oprowadzanie po ogródku. Tu mamy cukinię, jest ich chyba 9. Tak przynajmniej Adrian twierdzi. No i mam pełno tych cukinii, więc będziemy zrywać. Pokażemy wam, ile zebraliśmy. Tutaj rosną te arbuzy, kwitną i nawet zaczęły zawiązywać kuleczki arbuzowe, także jest szansa, że jakieś tam nam wyrosną. Zobaczymy. Najpierw oprowadzanie po ogródku tym warzywnym się ma. Pomidory powoli się dojrzewają, zaraz wam je pokażę. A tu ogórki też się powoli dojrzewają. Dobra, także tak, Tumbergia, taka różowa. Muszę do niej kupić doniczkę i ją przesadzić. Budleja Dawida, nie ta mini, tylko ta duża, też różowa. Jak wiecie albo nie wiecie, ostatnio coś mi wlazło w moją i połamało. I trzykrotka Wirginijska, czy jakoś tak, nie wiem jak ona się dokładnie nazywa. W każdym razie też mówiłam, że mi się podoba. No i moje prośby zostały wysłuchane. Do tego jeszcze ziemia do różanecznika, w sensie gotowe podłoże do azalii, rododendronów, podostaniemy 2 z odzysku. Niby zdrowe, zobaczymy. Wsadzimy je tutaj też, także nowa dostawa roślin. To mamy posione buroki, tutti, 2 rzędy, opitolone trochę arbuzy ze wszystkich bocznych pędów. Kilka małych arbuzów poświęciło życie, ale myślę, że wyjdzie to im na dobrze i może jakieś w końcu zjemy, a nie tylko będziemy hodować krzaki. Tutti, rzepa, tutaj 2 rządki na razie i tutaj buroki i tutaj, nie zgadniecie, również buroki. Teraz powyrywamy, mam nadzieję, do sierpnia tą marchewkę, jak nie przeżeremy, to porobi w słoiki. I tutaj w sierpniu posieję rzutkiewkę i więcej rzepy i chyba nic więcej tutaj w tym roku nie wymyślimy, jeżeli chodzi o sionie. Na pewno nie posieję już nigdy jarmużu, może szpinaku trochę. Jeszcze w ramach rozrywki spróbuję sobie tutaj wyplewić to, co się rozsiało z banku nasion. I oczywiście skrzyp, którego tutaj skrzętnie wyrywaliśmy, wszelkie korzenie, ale on i tak tu jest i chyba raczej będzie. Że z takiego kawałeczka jest już tyle. Nie wiem, czy to dzisiaj skończę. To było plewione kilka dni temu. Już wygląda znowu tak, znaczy różnica jest, ale mimo wszystko. A tutaj też gratisy są z tej ziemi. Chyba słonecznik i jakaś dynia. To zostawiam, niech się rośnie. Tutaj nasz dotychczasowy kryptonit, czyli różaneczniki używane w stanie średnim. Nie wróżę im większego sukcesu, ale nie wyglądają gorzej niż wczoraj, jak je sadziliśmy, więc może tym razem się uda. Widzę, że nawet im się trochę liście podniosły. Wczoraj były tylko podlane i zaściółkowane, dzisiaj też je podleję. Tutaj się pasły gnojówki już ponad tydzień. Ta ze skrzypu na pewno już jest gotowa, to dzisiaj ją walę pod pomidory i chyba pod ogóry. A tamta z bananów jeszcze tam ze 3 dni się pokisi i też będzie wypita. Nie, nie pokazuję ładnie, ty pokażesz. Ty pokażesz. Tutaj tuż obok tej pięknej dali, która się otworzyła jeszcze bardziej, posadziłam Tumbergię, którą dostałam od rodziców. Jest różowa i ma się piąć tu po płocie. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co, śmierdzi? No, także tutaj sobie rośnie piękna różowa Tumbergia. To dzisiejsze zbiory. Adrian podjął się zrobienia leczo w wielkim garze panoramiksa, także dzisiaj będzie działanie. A przy okazji przypominamy Wam, drodzy youtuberzy, że w tym roku mamy konkurs znowu. Jeśli chcecie wziąć w nim udział, zapraszamy Was na naszą grupkę. Link będzie w opisie filmu. I w tym roku między innymi walczy największa cukinia. Jest walka o największą cukinię. Także zobaczymy, może mamy jakieś szanse na wygraną. Chcesz coś dodać? Nic nie widzę w tym ekranie. Profesjonalna zapowiedź konkursu znajduje się tutaj. Tak więc ludzie, widzimy się w następnym odcinku. Coś chcesz powiedzieć? Do widzenia. Pa.